Cześć wszystkim. Miałam się odzywać tylko co niedziela, ale dzisiejszy fragment tak bardzo mnie, czytanie tak bardzo mnie poruszył, że stwierdziłam, że nagram kilka słów. Takie moje refleksje medytacyjne. Dzisiaj Pan Jezus w swoim czytaniu mówi nam, że kładzie przed nami życie lub śmierć. Daje nam wybór. I tak mi przeszło przez myśl, że On w ogóle jest w tym wszystkim genialny, bo zobaczcie, zostawia nam wolność, daje nam tą wolność. Wolność wyboru, dokonania wyboru. Jednocześnie pokazuje nam konsekwencje, które przyjdą za danym wyborem. Jeśli wybierzemy śmierć, wiemy, jakie są konsekwencje. Jeśli wybierzemy życie, Pan Jezus też bardzo jasno nam mówi, co wiąże się z konsekwencją, jeśli wybierzemy życie. Prosi nas o to, żebyśmy wybrali tę drogę życia, ponieważ On chce nam błogosławić, On chce nam udzielać wszelkich potrzebnych łask. Dlatego zachęca nas do tego, byśmy dokonali tego wyboru. Myślę, że bardzo fajne jest to, że właśnie w czwartek, zaraz na początek tej drogi Wielkiego Postu, otrzymujemy takie słowa, gdzie Pan Bóg stawia nam już na dzień dobry wybór. Pokazuje nam dwie drogi. I warto się zastanowić dzisiaj nad tym, czy no właśnie, czy jaką drogą chcę pójść. Która droga jest mi bliższa. Z drugiej strony Pan Jezus dzisiaj mówi też o tym, że jeśli ktoś chce pójść za Nim, ten musi się zawrzeć samego siebie. Ten musi wziąć swój krzyż i iść dalej za Nim. Jego naśladować. Już na wstępie dzisiejszego fragmentu z Ewangelii mówię o tym, że najpierw będzie opuszczony, prześladowany, opuszczony. Nie będą mu wierzyć. Później przypłaci to śmiercią. I na końcu trzeciego dnia zmartwychwstanie. Więc On doskonale wiedział, na co się godzi, przechodząc na świat. On przyszedł tu, by wypełnić wolę Bożą. I to, o co nas dzisiaj prosi, to o to, żebyśmy wybierając życie, mieli świadomość też późniejszych konsekwencji. Bo to jest jasne, że jeśli chcę iść drogą życia, drogą z Panem Bogiem, muszę się przygotować na krzyż. Bo droga z Jezusem jest tylko i wyłącznie przez krzyż. My nie możemy nie mieć krzyża. Krzyż jest stałym elementem życia chrześcijanina. Przecież od tego się wzięło chrześcijaństwo. Od śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Za nas, z miłości. Tylko, że to się nie kończy na tym. Bo powiecie mi, o, ale żeś teraz pojechała, bo mówisz o cierpieniu, o krzyżu. Tak. To nie jest łatwe, ale Pan Jezus też mówi jasno. Jeśli wybierzesz drogę życia, On będzie nam błogosławił. On będzie przy nas. I słuchajcie, wzięcie na siebie krzyża, tak naprawdę co to oznacza? Tak w życiu takim normalnym, to, że krzyżem i zastanówmy się nad tym, co może być naszym krzyżem. Krzyżem może być nasza praca. Krzyżem może być nasz kolega, nasza koleżanka. Krzyżem czasami może być rodzina. Dlaczego? Dlatego, że może żyją inaczej niż my. Mają inne wartości. Krzyżem może być drugi człowiek, który ma inne poglądy, który ma inne spojrzenie na świat, który prześladuje nas, który jest zagubiony, a jednocześnie próbuje za wszelką cenę zniszczyć to, co jest w nas dobre. I co to znaczy brać na siebie ten krzyż? Myślę, że przede wszystkim brać na siebie krzyż to znaczy umierać dla samego siebie. Bo to, co Pan Jezus mówi, jeśli ktoś chce pójść za Nim, musi zaprzeć się samego siebie. A co to znaczy zaprzeć się samego siebie? To znaczy schować swój egoizm do kieszeni. A nawet nie, może nie tyle schować, co po prostu wyrzucić go. Wyrzucić go i zniszczyć ten egoizm, zniszczyć to moje ja, które wypływa bardzo często na pierwszym miejscu. Bo ja. Bo to jest moje. Nic nie jest Twoje.
Nic nie jest moje, wszystko jest Jego. Pan Bóg jest dawcą wszystkiego. On nas stworzył, On nam dał i to wszystko, co mamy, należy do Niego i tylko do Niego. Więc samo zaparcie, to co Pan Jezus mówi, że trzeba się zaprzeć samemu siebie, czyli trzeba umrzeć dla siebie. Jeśli my nie umrzemy dla siebie, nie będziemy w stanie kochać drugiego miłością, jaką ukochał nas Jezus. Jeśli my nie umrzemy dla siebie, nie będziemy potrafili kochać tego trudnego człowieka. Być może tego, który jest obok mnie. Być może tego, z którym nie jest po drodze, bo ma inne poglądy, światopogląd. Inaczej myśli niż ja. Zaprzeć samego siebie to wyzbyć się egoizmu, żeby wyjść naprzeciw tym najbardziej opuszczonym, biednym, bezdomnym, chorym, cierpiącym, starszym, żeby nikt nie został bez szansy na niebo. Bo Pan Bóg nam błogosławi i w tym krzyżu, jeśli go mamy, a mamy, na pewno każdy z nas przeżywa trudne doświadczenia w swoim życiu. Przeżywał. Każdy z nas w jakiś sposób cierpi, cierpiał. Pewnie będzie cierpiał. To są te sytuacje, w których to są nasze krzyże. Też, również. Jeśli my nauczymy się ich przyjmować, to będziemy w stanie tak naprawdę pójść dalej. I pamiętajcie, że przyjmując krzyż ochoczo, z radością, nawet jeśli boli, my przyczyniamy się do tego, żeby razem z Panem Jezusem doprowadzić ludzi do Ojca Jego, żeby ludziom przybliżyć Boga. Niejednokrotnie niosąc krzyż, będziemy cierpieć, tak jak cierpi Pan Jezus. Będziemy cierpieć, widząc biedę drugiego człowieka. I czasami ta osoba, która nas najbardziej wkurza, będzie tą osobą, na którą przyjdzie mi zapłakać. Bo ona w tym wszystkim jest biedna, bo ona nie wie, co to znaczy zbawienie. Nie zna Pana Boga. I naszym zadaniem, moim zadaniem, Twoim zadaniem jest to, żebyśmy przybliżyli taką osobę do Pana Boga. A nie zrobimy tego, jeśli nie umrzemy dla siebie. Bo łatwo nam jest iść z tymi, z którymi mamy po drodze. Ale trudno nam jest wyjść do tych, którzy nie są i nie myślą tak jak ja. Którzy są inni. Wiem, co mówię. Uwierzcie mi. I zachęcam Was do tego, abyście, bo ja już to zrobiłam, ale abyście dzisiaj odpowiedzieli sobie na to pytanie, którą drogą chcę iść. Czy wybieram życie, czy wybieram śmierć? Czy chcę, żeby Pan Bóg mnie błogosławił? Mi błogosławił w tym wszystkim, co robię? Czy po prostu uważam się za Panem, za Pana całego świata i Pan Bóg mi nie jest do niczego potrzebny? Tylko później nie płaczcie. Nie płaczcie, że coś Wam nie wychodzi. Tak samo miejcie świadomość tego, tak jak miał świadomość Pan Jezus, że pójście za Nim jest drogą przez krzyż do zmartwychwstania. Czyli w momencie, kiedy pojawią się trudne sytuacje, trudne doświadczenia, kiedy w Waszym życiu pojawi się cierpienie, ból, śmierć, nie pytajcie dlaczego. Nie pytajcie, tylko trwajcie. I uwierzcie mi, że Pan Bóg jest przy Was wtedy, jak nikt inny. Bo On nam dał gwarancję, On nam daje dzisiaj tą gwarancję. Tylko to my musimy dokonać wyboru. Mam nadzieję, że dokonacie słusznego wyboru. Mam nadzieję, że będzie to wybór z Panem Bogiem, życia z Panem Bogiem. Bo życie z Nim, wiem to z własnego doświadczenia, jest niesamowitą przygodą. Czasami trudną, ale jakże piękną później. I jeśli mam świadomość tego, do czego dążę, w jakim kierunku idę i to, co chcę osiągnąć, a osiągnąć chcę jedno, świętość, to będę się starała trwać przy Panu każdego dnia, nawet w tych najtrudniejszych chwilach,
Nawet wtedy, kiedy mi się zwyczajnie nie będzie chciało, nie będę przyjmować ten krzyż. I zapamiętajcie jeszcze jedno, co myślę, że każdy z was niejednokrotnie mówi w takich sytuacjach, że Pan Bóg nie daje krzyża takiego, którego byśmy nie udźwignęli. Pan Bóg w ogóle nie daje krzyża. Jak sami dzisiaj usłyszeliście, Pan Bóg pyta, Pan Bóg pyta, daje nam wybór, chcesz iść drogą życia czy śmierci? Bo jeśli drogą życia, weź swój krzyż, zaprzyj się siebie i naśladuj mnie, a On będzie nam błogosławił. Dlatego On jasno nam pokazuje, że to nie jest droga usłana kwiatami, pąkami kwiatów. To jest droga usłana różami, że są tam kwiaty, też są ciernie. Ale liczy się cel ostateczny, bo Pan Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia. I my też zmartwychwstaniemy, jeśli wytrwamy do końca, jeśli będziemy wierni Jemu do końca, jeśli będziemy potrafić umrzeć dla siebie, żeby zmartwychwstać później dla Niego i w Nim, i żeby móc być coraz bardziej Jezusowymi, żeby móc kochać tak jak On, patrzeć tak jak On, słuchać tak jak On, z miłością każdego i bez wyjątku, bez oceniania, osądzania. Będziemy potrafili przyjąć każdego takiego, jakim jest. I dzięki naszemu świadectwu, naszej miłości, będziemy potrafili dotrzeć do każdego, a jednocześnie dzięki temu, daj Panie Boże, przybliżyć ich właśnie do tego, który jest miłością, który ukochał nas aż do śmierci krzyżowej. Dobrego dnia Wam życzę i mam nadzieję, że nie zanudziłam Was i że wybaczycie mi to, że nie pojawiam się tylko w niedzielę, ale pozwólcie, że będę się pojawiać wtedy, kiedy będę czuła potrzebę podzielenia się, bo dane słowo czy dana sytuacja mnie bardzo poruszy. Cieszę się, że jesteście z Wami. Dziękuję za wszystkie już miłe komentarze odnośnie wczorajszego mojego mówienia. I myślę, że ten kwadrans z Judyt Wojującą jakoś tak wejdzie w grafiki Waszych, nie wiem, planów tygodniowych. Trzymajcie się cieplutko, niech Pan Bóg Wam błogosławi i uwierzcie mi, że jakby bierzecie drogę życia, to będziecie szczęściarzami, bo będziecie dążyć tylko w jednym kierunku, do nieba, a ja mam nadzieję, że tam wszyscy się spotkamy.